Cześć tutaj w witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla Was M41D, czyli nowy czołg premium 8 poziomu dla drzewka chińskiego. Będzie to wariacja na temat Bulldoga amerykańskiego. Jak widzicie bardzo, bardzo podobny czołg do tego czarnego Bulldoga, którego od bardzo dawna mamy. Tutaj to był bulldog M4190 Grand Finals za, za wielkie finały Kiedyś tam w lidze wallgamingu można go było zdobyć. czy kupić właściwie wtedy. Potem pojawiła się jego wersja bez tego malowania. No a teraz mamy, jak widzicie, wersję tutaj chińską. No i czym ona się zasadniczo różni? Przede wszystkim działem, tak. Podobne parametry, jeżeli chodzi o resztę czołgu, natomiast różnicą zasadniczą jest tutaj działo. Za chwilkę przejdziemy sobie do porównania tych czołgów, porównanie z innymi też lightami na osłym poziomie, natomiast teraz skupmy się na tym M41D. Wygląda jak typowy amerykański czołg, widzicie dokładnie. No i talówka, która go przede wszystkim wyróżnia od bulldoga. Mamy tutaj działo tylko 76 mm w buldogu czarnym to działo. Ma tutaj 90 mm, więc jest to zasadnicza różnica. Zostawię sobie to tutaj z lewej strony, żebyście mogli sobie zobaczyć i porównać. 76 mm szybkostrzenność 13 pocisków na minutę. To jest dość szybko, oczywiście no, wiadomo, że zadaje to działo 170 obrażeń tylko na, na jeden strzał, więc w jakiś sposób musi to zostać skompensowane, czyli właśnie szybszym przeładowaniem. 192 mm przebicia na zwykłych pociskach, to jest lepszy wynik niż na niż na buldogu czarnym, natomiast tylko 227 na amunicji premium i to potrafi być problemem z tego co zauważyłem, zwłaszcza jeżeli was rzuci na 9, 10 tier, gdzie macie duże grubasy, to możecie mieć problem nawet z przebiciem czasem od boku takiego typa 4 heavy albo mausa czy resetki, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, oczywiście lepszy trochę Parametry działa, jeżeli chodzi o celność i o rozrzut, tutaj jest lepiej niż na, na czarnym bulldogu, i rzeczywiście też da się to zauważyć, jeżeli wychylacie się, gracie na wieżę, próbujecie oddawać, oddawać takie szybkie strzały, to to działo sprawdza się na pewno lepiej. No niestety, macie tą karę do obrażeń. Więc tyle jeżeli chodzi o działo. Teraz zobaczmy sobie pozostałe statystyki tego czołgu. 9 stopni opuszczenia działa. Bardzo przyjemnie. Wystarczająco w zupełnie, zupełnie. Nie jest to 10 stopni jak na T92 lekkim czołgu, ale 9 stopni to jest bardzo dobre. Bardzo dobry wynik. 1100 punktów życia. Pancerz oczywiście symboliczny. Tego nie bierzemy zupełnie pod uwagę, bo właściwie wszystkie czołgi oprócz LT432 mają bardzo mały pancerz i to właściwie nie ma tutaj na co zwracać uwagi. 30% jak widzicie tutaj mam kamuflażu natomiast to jest dość dobra załoga przerzucona z wz 132 więc za chwilkę sobie to porównamy dla załogi 100%. Takie są statystyki wstępne tego czołgu. Czołg jest dzisiaj dostępny w sklepie premium. Możecie go sobie nabyć, możecie się zastanowić nad tym, czego kupować. Ja wam postaram się pokazać jeszcze jak wyglądam w porównaniu z pozostałymi czołgami, które są dostępne na ósmym poziomie, więc przejdźmy do tego porównania sobie teraz. Nie tu, tylko tu. Wybrałem sobie do podwalania tego M41D, czarnego Bulldoga LT432, czyli czołg, który bardzo dużo osób uważa za najlepszy czołg premium lekki i T92. Ja osobiście uważam, że Bulldog jest lepszy od LT432, no ale w zależności co do, do czego kto potrzebuje czołg, to będzie pewnie miał swoje zdanie. No i teraz możemy sobie zobaczyć. M-41D ma zdecydowanie najlepszą penetrację, jeżeli chodzi o te czołgi. Niestety, tak jak powiedziałem, jest to okupione tym, że penetracja na pociskach premium jest dość słaba. bo 220 kilka milimetrów, to czasem 227 bodajże. To nie wystarcza za bardzo, żeby przebijać czołgi 10. poziomu od boku na przykład czasem. Plusem jest to, że tutaj na tym czołgu, jak zobaczycie, jest amunicja amunicja podkalibrowa, czyli pociski, które bardzo szybko lecą. Zdecydowanie szybciej te pociski podróżują z lufy do, do pancerza przeciwnika niż na takim buldogu, gdzie te pociski dość wolno się przesuwają. Porównałbym to chyba do, do tego czołgu, czyli LT-432, który też na podst podstawowej amunicji ma tutaj apc -y, natomiast natomiast na, na amunicji premium ma pociski pociski APEC, które są nawet słabsze z tego co widzę. Co so, ja przełączymy tak z ciekawości, żeby porównać te czołgi. Yy, chyba nie, za, nie zastosowałem, więc to się nie uda. Pewnie tutaj w tym przypadku najlepiej Bulldog wypadnie, bo on ma pociski kumulacyjne. O, T-92 też ma akumulacyjne. Zobaczcie sobie, ta penetracja, 250. Tak jak myślałem, Bulldog ma zdecydowanie najwyższą penetrację ze wszystkich tych trzech czołgów. No ale ta penetracja oczywiście nie była ruszana. Nawet w momencie, kiedy były zmieniane te czołgi lekkie na ósmym poziomie, to Bulldog pozostał taki, jak został prowadzony do służby, do gry. No i właśnie tym się wróżnia. Dodatkowo na tym czołgu nie ma tych burzaków takich niesamowicie mocnych, jak to, jak to wygląda... Na, na czarnym bulldogu, gdzie macie te burzaki, które mają 102 mm penetracji i 320 obrażeń, to robi masakryczną robotę, jeżeli strzelacie do mniej opancerzonych celów albo walczycie z innymi czołgami lekkimi, to dzięki użyciu tych burzaków można naprawdę bardzo dużą przewagę tutaj uzyskać nad, nad innymi czołgami, zwłaszcza w DPM-ie, no tutaj mamy tylko 38 mm penetracji na tym M41, no i to oczywiście nie za bardzo wystarczy, nawet żeby czasem takie leciutkie, lekko opancerzone czołgi przebić, bo jeżeli ma 25 mm, taki czołg Pancerza to pod kątem to już może być zdecydowanie za dużo, żeby burzakiem przebić, ale wróćmy sobie dalej. Szybkostrzelność yy, odrobinkę niższa niż te 92 T92 jest dość podobnym czołgiem, też nie bije za dużo na jeden strzał. Raczej nadrabia to szybkostrzelnością, yy, no ale jak widzicie ma odrobinę wyższą szybkostrzelność niż ten yy, chiński czołg lekki czas przeładowania 4 sekundy z malutkim hakiem 4.30 sekundy bardzo przyjemnie dość szybko można strzelać dzięki temu 9 stopni opuszczenia działa nie tak dobrze jak w te 9 dwójce ale ten 1 stopień nie robi aż takie różnicy z tego co zauważyłem grając nim no i oczywiście ten rastelowania i rozrzut na co zwróciłem wam uwagę zdecydowanie najlepsze z tych czterech czołgów tutaj nie ma za bardzo o czym rozmawiać no działy jest najcelniejsze najszybciej skupia i ma najmniejszy rozrzut więc tym będzie naprawdę bardzo bardzo przyjemnie strzelać musimy zmienić te pociski, bo tam nam się DPM popsuł tego wszystkiego, więc przełączmy te pociski na zwykłe, żebyśmy mieli pewność, że że te statystyki nie będą w jakiś sposób tutaj zakłamane dalej. 2365 najwyższy DPM ze wszystkich, ale nie tak dużo więcej niż taki czarny Bulldog, o 200 więcej niż LT432 i T92. Punktów życia bardzo podobnie do innych czołgów, tak jak mówiłem, pancerz praktycznie pomijalny. Jedynym czołgiem, który jest w miarę opancerzony i jest czołgiem lekkim na tym poziomie jest właśnie LT432. I to nim możecie liczyć na to, że coś uda Wam się odbić. Reszta łyka pociski, jak młode Pelikany, bez, bez żadnego problemu. Masa moc silnika, to sobie zostawimy tutaj przyjemnie się tym czołgiem jeździ, bardzo podobnie do czarnego Bulldoga, właśnie. Jak widzicie, tutaj mod silnika się różni w tych czołgach, ale muszę powiedzieć, że że ten, że ten M41D może jeździć delikatnie lepiej od, od amerykańskiego, przepraszam, niemieckiego odpowiednika, ale, ale nie, nie jest to jakaś znacząca różnica. No i maskowanie, identyczne jak czarny bulldog i niestety słabsze niż LT i T92, no ale to są dużo mniejsze czołgi, dużo niższe. Tutaj te oba Bulldogi i niemiecki i chiński są są zdecydowanie wyższymi pojazdami, co powoduje automatycznie, że ich kamuflaż nie jest najlepszy. Więc tak wygląda porównanie tych czołgów, a teraz po prostu przejdziemy sobie do bitwy, gdzie zobaczycie go w akcji i mam nadzieję, że w pewien sposób będziecie mogli sobie zdecydować, czy warto zainteresować się tym pojazdem, czy jednak sobie odpuścić. Więc przejdźmy do bitwy i tam zobaczycie, jak to wygląda w praniu. Znajdujemy się już w M41 na mapie Murowanka. Bardzo dużo FPS-ów. Aktualizacja 1.4 spowodowała, że naprawdę bardzo dużo klatek na sekundę przybyło wszystkim. i Z tego się bardzo, naprawdę cieszę. Inka ze mną na artylerii i Vito na Isie M. Dwie osoby ode mnie z klanu z ostatniego bastionu Oszołomów. No, i ja tutaj na tym M41D to była bodajże moja druga albo trzecia bitwa na tym czołgu, tak naprawdę. Pojadę sobie w lewo, spróbuję coś zaspotować z krzaczka, które znajduje się na tym polu w okolicy E7 i zobaczcie, jak fajnie się zbiera ten czołg. Tak jak mówię, on odnieść bardzo podobnie do tego czarnego Bulldoga, czyli niemieckiej wersji. Ja się cały czas mylę, non-stop się mylę, że to jest amerykańska wersja. No, bo Bulldog to jest amerykański czołg. Oczywiście on, jak widzicie, w różnych armiach świata służył, ale jest to zdecydowanie czołg amerykański. W niemieckiej wersji mamy niemieckie działo, tutaj mamy chińskie działo, a tak poza tym to on się niczym właściwie nie różni. Podjeżdżam sobie do krzaczka, spróbuję coś wyspotować, to jest bardzo fajna pozycja na początek. Trzeba oczywiście uważać, bo tutaj możemy zostać szybko spacyfikowani, jeżeli ktoś z drugiej strony skróci do tego krzaka, no ale tak się nie dzieje, więc po malutku sobie tutaj wyglądam. Oczywiście amunicja standardowa załadowana, dziewiąte tiery, może tutaj być potrzebne strzelanie troszkę z golda. Już nie pamiętam, jest typ 4 heavy, więc na pewno na nim będę musiał tutaj trochę postrzelać. Czy to jest czołg dobry premium? Powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o czołgi lekkie, no to wiadomo, że one w dużej części zarabiają dzięki temu właśnie, że spotują, tak? Jeżeli macie 227 mm penetracji, no i trafi Wam się taki E-75 albo typ 4 heavy, to niestety musicie użyć amunicji premium, co powoduje automatycznie obniżenie Waszych zarobków, więc to nie jest dobre, jeżeli czołg premium nie ma dobrej penetracji na podstawowych pociskach, bo przez to zwyczajnie musicie posiłkować się tą amunicją premium i automatycznie obniżać swoje zarobki. No a głównie po to ludzie kupują czołgi premium, żeby właśnie na nich zarabiać. Więc, więc to jest na pewno na minus tego czołgu. Gdzieś tam wyświecony ten nowy francuski kołowiec Lynx 6x6 został szybko odparowany. No i mamy tam dwa jakieś czołgi. Spróbuję gdzieś sobie znaleźć tutaj przestrzał na wieża tego Patona. No niestety to mi się nie udaje. To jest stokowy Paton z tego co widzę, czyli jeszcze pewnie z małą lufą, z pershinga dodatkowo. Gdzieś tam znalazłem przez Udało się zadać obrażenia. Podjęłem sobie na górkę, żeby mieć troszkę wyżej, żeby móc bardziej zajrzeć za załom tego terenu, żeby znaleźć sobie przestrzał na tego patona. Raczej nie boję się, że ktoś mi wyjdzie z prawej strony. Domyślam się, że jest tutaj mało czołgu z dużej przeciwnej. Widzicie, próbuję znaleźć sobie przestrzał, no i nie udało mi się przebić tego patona. Akurat spojrzał się w moją stronę, no i ten pocisk nie przebił jego pancerza. Tak jak mówię, podstawowa penetracja jest lepsza niż na czarnym bulldogu, ale niestety. Tutaj amunicja premium jest gorsza, więc jeżeli będziemy potrzebowali jej to, to może być problem. Teraz będę próbował obierze z tego jak tigera. Nie strzelam się z nim od przodu, tylko będę chciał mu zdjąć zwyczajnie gąskę po to, żeby pomóc naszej artylerii i żeby mm, ewentualnie moja drużyna była mi w stanie nafarmić trochę demedżu. To jest zawsze bardzo ważne, pamiętajcie o tym, żeby gąskować tego typu czołgi, zwłaszcza jeżeli Wasze obrażenia na, na strzał nie są zbyt duże, to jeżeli ja go zgąskuję, to zobaczcie, jak ładnie tutaj moja drużyna pomaga zarabiać kredyty i doświadczenie. Dzięki temu 500 HP yy, udało mi się troszkę tak jakby podkraść im z tego, ich, z tego ich strzelania i yy, będę miał to zwrócone w kredytach i doświadczeniu. Teraz podjeżdżam sobie tutaj południową częścią mapy yy, przy czerwonej linii, tu są bardzo fajne zakrzaczenie takie, dzięki któremu mogę spróbować podspotować czołgi przeciwnika, robię to na spokojnie, staram się wyglądać, gram tutaj na optyce, akurat tak jak to lubię grać na, na, również na czarnym bulldogu i szukam po prostu przeciwników, którzy są zapewne skupieni gdzieś w tym rejonie mapy. No i tak wygląda mniej więcej gra tym czołgiem. Tak jak mówię, no jest to jakoś może mega ciekawa bitwa, ale pokazujące jak ten czołg strzela, z czym ma problemy, bo zobaczcie, że taki E-75 nie będzie tutaj dla mnie do ruszenia właściwie, nawet jeżeli będę chciał go od przodu bić. Dobrze się dwa UDS zaświeciły. To są na pewno czołgi na, na poziomie pancerza, które będę w stanie przebijać. Oczywiście, jeżeli akurat nie będę trafiał w skontowaną przednią płytę, która lubi sobie rykoszetować, ale tak leciutko od boku, to jest akurat to miejsce, w które UDES bardzo lubi być drapany. Przez, przez różnego rodzaju e, czołgi, i e, tak się to właśnie udało zrobić. Teraz, ładny strzał tej w bok wieży. E, widzicie, muszę wybierać sobie weak spoty, szukam e, po prostu miejsca, w którym mogę go przebić. Jeżeli pokaże mi jakieś słabsze miejsce, to wtedy mogę go przebić. A tak to stara mu się zdejmować gąski e, i w ten sposob, sposób, detakując go, unieruchamiając, e, pomagać mojej drużynie, zadawać mu obrażenia, z czego oczywiście ja też mam e, pewną korzyść. 2000 już na strzelane. Taka typowa zupełnie strzelnica. No, znowu czołg nie przebity ta ten 75 To będzie naprawdę ciężkie do zrobienia z tą penetracją. Teraz pixel shot w tego stvs 1 bardzo ładnie wchodzi. Tak jak mówię, dobre dośdziały, jeżeli chodzi o O takie strzały w pixel. Mały rozrzut, dobry czas skupiania. Tutaj trzeba na pewno tego buldoga pochwalić. 112 bez szans pod tym kątem. Zobaczcie, ona się całe tutaj na pomarańczowo, na czerwono świeci. Więc nie mam nawet opcji, żeby przebić. Ten czołg pojedziemy sobie po artylerię, jeszcze które są schowane gdzieś tutaj w narożniku mapy, i za chwilkę będziemy mieli koniec bitwy. Na pewno będę grał tym czołgiem dzisiaj na streamie wieczorem, więc jeżeli chcecie wpaść i zobaczyć go sobie w akcji, to zapraszam Was koło godziny 18 na Twitcha. Nawet nie tylko dzisiaj, tylko zawsze, tak jak streamuję, czyli w poniedziałek, środy, piątki i w weekendy o tej godzinie, no ale dzisiaj będziemy się bawili na pewno właśnie tym, tym chińskim bulldogiem. Postaram się Wam go pokazać w dłuższej perspektywie. Być może zrobimy godzinę sobie w jakimś bliżej określonym terminie w ciągu najbliższych dni i to też postaram się wtedy wrzucić na, na YouTube, żebyście mogli w takiej dłuższej yy, dłuższej serii zobaczyć ten czołg na, na kilku losowaniach na kilku mapach jak on się spisuje granie jaka moja jest opinia na temat tego czołgu. Yy, przyjemna maszynka dobre opuszczenie działa co zawsze jest dużym plusem bo po prostu łatwiej się gra dzięki temu można z wielu pozycji oddawać strzały z których inaczej bo by to było niemożliwe przy słabym opuszczeniu działa yy, całkiem fajnie się przemieszcza kamuflaż nie jest może najlepszy ale wystarczający myślę jak na czołg lekki. Yy, Niestety naj, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest ta mała penetracja. Penetracja, która po prostu nie pozwala za bardzo walczyć z czołgami dobrze opancerzonymi, czy to od przodu, czy od boku, albo jak są skontowane. Tutaj musimy się posiłkować albo obierzaniem takich celów, albo wybieraniem kogoś innego, albo ewentualnie gąskowaniem i w ten sposób pomagać swojej drużynie. Na plus na pewno to, że to są pociski APCR i to zwykłe i. Pociski premium przez to one się szybko poruszają, szybko lecą jest łatwiej trafić w wiodące jakieś cele, w uciekające daleko pojazdy. I to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Co jeszcze jest ciekawego? No, i jeszcze ta penetracja na podstawowym pocisku. To jest też przyjemne, że 192 mm tutaj mamy, czyli bardzo przyjemnie. Natomiast ta amunicja premium niestety trochę odstaje i tutaj jest feller związany z tym czołgiem. Czy mógłbym go polecić? Jeżeli macie czarnego Bulldoga, to bym się zastanowił i chyba jednak nie brał. Natomiast jeżeli szukacie czołgu lekkiego, takiego właśnie w charakterystyce amerykańskiej bardziej ja wiem, że to jest chiński pojazd, ale w takiej charakterystyce amerykańskiej, to jest to jak, jak najbardziej całkiem niezły wybór. przyjemnie się tym gra. Myślę, że przy odrobinie z przy odrobinie odpowiedniego sposobu gry na pewno będzie można to robić fajne wyniki. Natomiast jeżeli wolicie LT432, to też nie będę, nie będę zdziwiony. Nie jest to po prostu jakiś czołg strasznie przesadzony, myślę, że to jest dobrze zbalansowana maszyna i, yy, i znajdzie swoje miejsce na pewno na polach bitew, ale. Yy, ale będzie trzeba po prostu zwyczajnie polubić ten, tą maszynę. Nie jest najgorsza, nie jest słaba, taka dobrze zbalansowana nowa ósemeczka chińska, więc tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. Napiszcie swoje komentarze, może swoje opinie, może spotkaliście ten czołg w czasie walki w, w bitwach, może nie. I to wszystko, a nawet jeżeli nie macie nic na jego temat, to zawsze możecie zostawić komentarz dla podbicia statystyk kanału, więc. Takie, takie, taka prośba do Was ewentualnie. Dobra, już nie przynudzam, już nie, już nie gł gadam głupot, zmykam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.